Tutaj mamy mnóstwo przydatnych rzeczy, które są... Zbędne. Zbędne. I to jest najlepsze w tym wszystkim. A nie. Kompaktowy van od BMW. Kompaktowy van od BMW. Czyli premium. Przód wygląda zupełnie jak w innych modelach BMW, z boku wygląda to jak w innych modelach Kia. Dobrze, ale jest premium, więc jakość będzie... Premium? Premium. ,190 koni, dwulitrowy diesel, sprzężony z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. I bardzo dobrze. Średnio dobrze. Bardzo dobrze. Wyposażony jeszcze w jeden gadżet, mianowicie w odzyskiwanie energii hamowania. I co to robi? Jak hamujemy, proszę pana... To dolewa paliwa do zbiornika? Prawie że. Doładowuje akumulator. I potem ta energia się może przydać. Bo to są takie różne gadżety, wiesz, że alternator wcale nie zawsze musi ładować, pompa wody nie zawsze musi tą wodę tłoczyć. No w ogóle... Nowoczesny samochód. Efficient Dynamics, proszę pana, to się nazywa. To ma być nowoczesne auto, które pali, ma palić bardzo mało. Tak. Ładnie jest zrobione, trzeba przyznać. No jak BMW. Jak BMW. Ergonomiczny też jest. Tak, wygodny jest. Na długość siedzisk nikt nie może narzekać, bo bardzo fajne fotele. Bo mogą być tak długie, jak sobie tego życzymy, aż za długie. Właśnie bardzo fajne fotele. Jak wsiadłem sobie za pierwszym razem, to tak poczułem, że mnie trochę uwierają, natomiast ale na szczęście można je wyregulować nawet na szerokość, więc... Więc niezależnie od tego, czy ktoś jest chudy, czy ma rozmiar bardziej amerykański, może sobie ustawić podparcie boków i w związku z tym nawet na zakrętach to trzyma. BMW w wersji Kia. Właśnie, nalepki Kia nie mamy. Wróćmy do tej naszej podróży, którą właśnie rozpoczęliśmy jakiś czas temu z wami. Jeździmy naprawdę spokojnie. 8.1. No. Cudów nie ma, proszę pana. Nie ma cudów, no duży samochód, duże opory, no to pali, to nie powinien palić, no co w tym silniku? Peugeot Partner, większe auto, ale 1.6. Bez gadżetów, no, ale 1.6. Mniej mocy wprawdzie, ale 1.6 HDI, no, ale wiesz, no. 90 koni, tak? No a konie trzeba karmić. 5 przed przecinkiem. Ale konie trzeba karmić. Ja wiem, no to te konie nie są, ale wiesz, tam masz 5-biegową skrzynię biegów, nie masz odzyskiwania energii, nie masz mnóstwa gadżetów. Tam nie ma nic. No właśnie, pali mało. Jak na ten cały wielki nakład sił i środków, to efekty ja tu widzę umiarkowane, dlatego że długoterminowe takie zużycie średnie z tych wszystkich poprzednich jazd jest zdrowo ponad 8 litrów. No i? Duży samochód, dużo pali. Znaczy ten 8 litrów przełączając to nie jest dużo. Się w tryb ekonomiczny, zszedłem do jakichś 7. Po co? Gadżetów mamy tu mnóstwo. Oj, gadżetów mamy. Gadżetów tu mamy zatrzęsienie. Mamy takie coś, o tutaj proszę bardzo. Ostrzeżenie przed kolizją, możemy sobie ustawić. Kiedy ma nas tego wcześniej, średnio, późno? Wcześniej. Wcześniej, wcześniej. Na przykład, żeby dzień przed nas informowało. Czekaj, zobaczymy wiadomości. Wiadomości możemy zobaczyć. O, Biedronka. Concierge serwis Biedronka. Ktoś szukał Biedronki, już wiemy. Podoba mi się to. Podoba mi się to, proszę. No bardzo dobrze. Ktoś szukał Biedronki w Zamościu. I te wszystkie gadżety mają pewną wadę. Jeżeli ktoś sobie ceni swoją prywatność, to powinien mieć świadomość, że ten samochód wszystko raportuje do fabryki. Fabryka doskonale wie, jak szybko jeździcie. Kiedy otwieracie maskę, jak hamujecie. W jakim stanie jest ten samochód. Gdzie jeździcie. Czy nie przydałby mu się przegląd. I takie tam. Ty kręć to, co my tak tu źle. Z narażeniem życia robimy, no. O, proszę bardzo, otwiera się sam. Premium. O, i bagażnik jest pod warunkiem, że oczywiście... No właśnie, bagażnik na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt duży, ale tutaj akurat bawarscy konstruktorzy mają usprawiedliwienie, mianowicie mają. Pod spodem... Ale to półka. Półkę musimy zdjąć jeszcze. Nie musiałem dzwonić. No, trzeba przesunąć do przodu. Trzeba trochę bocznym chyba tym... Nie. Spróbuję tam wejść. Trzymajcie za mnie kciuki. Bez sensu. Niewygodnie. Dobra, wsiada się niewygodnie. I siedzi się też niewygodnie, szczerze mówiąc. No i dobrze. Weź tam malan, zamknij to. Czekaj, bo mi nogi połamiesz. Szczerze? Au! No czekaj, no. Au. No dobrze, można fotel przesunąć do przodu trochę. No tak, tylko wtedy ci z przodu. Tylko wtedy po środku nikt nie usiądzie. Powiem tak, nie mam miejsca ani na nogi, ani na głowę, także z tą 7-miejscowością w tym samochodzie jest trochę, powiedziałbym... Ja tam nie wsiadam. Nie wsiadaj. Nie wsiadam. Składamy. Ciepło. Jeśli myślicie, że z tego tyłu się jeszcze wygodnie wysiada, to się kurde grubo mylicie. O, proszę bardzo. No, jak się wygodnie składa. O.
Więc jeśli chodzi o siedmioosobowość tego vana, to jest symboliczna. To każdy Opel Zafira, powiem więcej, Dacia Logi jest bardziej siedmioosobowa od tego auta. Mamy własnego, prywatnego konsjerza. Dzwonimy, pani albo pan odbiera, mówi. Pomaga, wprowadza do nawigacji. System. Musimy gdyby się ktoś czuł zagubiony. Możemy zapytać, gdzie możemy zjeść obiad jakiś dobry, tanie dzisiaj. Z tym tanią może być problem. Ja nie wiem, czy oni mają listę tanich restauracji. Gdzie możemy zjeść? Gdyż albowiem taniość to nie jest coś... przechodzimy teraz do ceny. Taniość to nie jest coś, czym BMW jest dobre. Ale to restauracja powinna być już tania, bo jak kupiliśmy, to... Dobrze. W podstawie jest dobrze. To auto w podstawie nieźle. Kosztuje 161 500. Przyzwoita oferta. Jak na BMW, jak barsz. Proszę, 7-osobowe BMW, tak. Jak barsz. Proszę pana, ale to jest model Luxury Line. Dopłacamy za to Luxury Line 14 300 zł. Czyli już mamy 175 800 zł. A następnie dorzucamy parę gadżecików. 5500. Szklany dach. Siatka oddzielająca bagażnik, to ustrojstwo... Nie, to nie to ustrojstwo, ale gdzieś tam jest. Gdzieś jest. 800. Przyciemniana szyba tylna i szyby boczne. 1500. Lusterka przyciemniana automatycznie, składane elektrycznie. 200. 200 za lusterka? Sportowe fotele przednie, te, które tak doceniałem, to, że tak. Mogę sobie wyregulować tak. Podparcie po bokach. 241 za dopłaty. Dobrze, dodawaj. Ogrzewanie foteli przednich. Przejdźmy do końca. Trzeci rząd foteli. W opcji. W opcji, na szczęście tak. W opcji, bo one są do niczego niepotrzebne, bo wożenie pasażerów tam się raczej nie sprawdzi. Kosztują 3400. W każdym razie, przypominam, początkowo mieliśmy cenę 161 500, po dodaniu tych paru gadżetów, które mamy tu na pokładzie, mamy już teraz 231 526. No, na bogato. 231 000 za kompaktowego vana. Ale z drugiej strony. Mamy BMW. BMW. Napęd na 4 koła. Tak. 190 koni. Tak. Całkiem fajny automat. Może tych biegów mam trochę za dużo, ale nie czuć, żeby się gubiły. No właśnie, automat ma 8 biegów. Po tak. Co? Tak po nic. Bo ale mają 9 na przykład. Nie, no to od razu człowiek czuje się lepiej, jak wie, że dokładnie. Ma 8 zamiast 5 albo 6. No. Kulturalny kierowca, Robert. Tak. Tak trzymać. Nie. Gdybyście go widzieli kilka lat temu. Piesi do piachu, rowerzyści do rowu. No. Jak przesady. Jak za parę lat to generalnie przestanie działać. Tak. Dlatego, że zmienią się standardy tej usługi i tak dalej. Połowa z tych funkcji zdechnie, padnie, ich nie będzie. A zapłacić za nie trzeba było. Więc są to rzeczy na chwilkę, do zabawy. Jak ktoś sobie kupuje samochód na 2 lata, to przez 2 lata być może to wszystko będzie działało. Że za kilka lat nie będzie internetu w prędkości 3G? Zadzwonimy do Błażeja i spytamy, poprosimy, czy da się w BMW zainstalować Tindera? W BMW korzystałeś z możliwości instalowania dodatkowych aplikacji i instalowałeś sobie Tindera. Rozumiem, że tak. Rozumiem, że... Słuchaj, twój śmiech był jednoznaczny. Tak chcieliśmy tylko sprawdzić, ale no dobrze, no. Nie słyszałem, żeby to było kompatybilne. Natomiast zaraz sprawdzimy. Odkryłem, że Spotify bardzo dobrze działa i powiem... No dobrze. Nie interesowałem się, ale może to też nie jest jakoś szczególnie promowane. Ale to by było fajne. Szczególnie w BMW. Szczególnie w BMW. Szczególnie w nowej serii 7, gdzie możesz wykonać, wiesz, gest dłonią w powietrzu i tym sposobem albo odrzucić, albo zmeczować kogoś. No. Zaczynamy bredzić, ale to wszystko z tego goro... Pozdrówcie widzów i... Wszystko no, otwórz sobie tu stoliczek. A stoliczki są fajne, stoliczki tak. Są fajne. Tak, regulowana wysokość. Dzieciom się to auto spodoba. Tak, co, siedzę za tobą. Jak ty siedzisz? Rozwalony jesteś na maksymalnie? Nie. Kurde, ja tu w ogóle nie mam miejsca z tyłu. No bo to jest luksusowe auto. Rodzinne świntuchy. Pozdrawiamy widzów. Czekaj, bo nie rób tu product placementu. O tak zrób. Musimy się napić.